Serdecznie witam szanownych pan badanów, organizatorów dzisiejszej uroczystości, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, wicewojewodę małopolskiego, Ryszarda Magacza, dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej imieniem Stanisława Konopki w Warszawie, doktora nauk przyrodniczych Wojciecha Kierpazięka, dyrektora Biura Upamiętnienia Fal i Męczeństwa Adama Siwe. Witam parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządu województwa małopolskiego i władz miasta Krakowa, przedstawicieli jednostek wojskowych oraz służb mundurowych. Witam wśród nas księdza biskupa Roberta Krzoszcza, który będzie przewodniczył tej najświętszej ofierze i będzie się modlił za ojczyznę oraz o spokój duszy doktora Bolesława Gieniawy-Lubuszyckiego. Teraz proszę o wprowadzenie. Matki biologicznej, tę matkę, którą zniesie ojczyzna.
przyodziewać, odwiedzać, pomagać. Każdy z nas, także i ten, który funkcjonuje w świecie polityki, zajmuje się sprawami społecznymi, tym bardziej będzie kiedyś pytany o przyjaciół miłości. Bo tylko miłość otworzy mnie, wszak jak poucza nas święty Paweł, będzie sądzeni z miłości. Dotyczy to również miłości ojczyzny. My dzisiaj tutaj obecni na tym przyświętym również chcemy poprzez naszą modlitwę dać wyraz właśnie tej miłości do ojczyzny. Jakże piękny przykład tej miłości do ojczyzny dawał nam nieustannie święty Jan Paweł II, papież. Rozpoczynając drugą pielgrzymkę do ojczyzny powiedział: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedziane w pielgrzymce na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwo są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Tak, Polska ma dzisiaj prawo do miłości szczególnej. Jakże bardzo trzeba to ludziom powtarzać, którzy stają się coraz częściej obywatelami dzieci Europy czy świata, bardziej niż do swojej ojczyzny, która stała się miejscem dla ich narodzin. Trzeba nieustannie przypominać, że jest ta wspólnota etniczna i rodzinna, która stała się naszym domem, a której na imię Polska. Miłość ojczyzny wcale nie przesłania miłości i szacunku do innych, ale ustawia odpowiednią hierarchię. Jeśli nie ma w nas miłości Boga, nie będzie prawdziwej miłości do bliźnich. A jeśli nie ma w nas miłości do naszych bliźnich, jakże można mieć miłość do innych? W Ewangelii Mateusz przedstawił nam także ludzi, którzy źli byli na przejaw miłości Jezusa do polityk. Poprzez swoje szemranie starali się zniszczyć inne rzeczy miłość, jaką Bóg ma do człowieka. Nie jest to sytuacja obca dzisiaj nam. Jak wielu jest ludzi, którzy dzisiaj uderzają w miłość, jaką Bóg ma ku swojemu stworzeniu, proponując wszystko to, co stoi w opozycji do Bożych przykazań. Jakże wielu jest tych, którzy proponują nowy porządek świata i nowy obraz społeczeństwa i rodziny w imię postępu, nowoczesności, a tymczasem uderzają w miłość. Jakże wielu jest dzisiaj takich, którzy uderzają także w każdy wymiar patriotyzmu, dając do zrozumienia, że miłość do ojczyzny to coś złego i próbują mówić, że patriotyzm i miłość do ojczyzny to nic innego jak nazizm. My dziś temu wszystkiemu, co uderza w naszą miłość do ojczyzny, chcemy powiedzieć stanowcze nie. My wierzący obywatele naszej ojczyzny chcemy ze wszystkich sił i miłości dążyć do jej rozkwitu, do szacunku wobec pokoleń, które były przed nami. Trzeba nam bowiem nieustannie pamiętać o korzeniach, z których wyrastamy, bowiem naród, który podcina korzenie, z których wyrasta, jest narodem bez przyszłości. Jezus, który podczas tego ziemskiego czasu nauczał o niebieskiej ojczyźnie, do której wszyscy powinniśmy dążyć, wykazywał w wielu momentach swojego nauczania troskę o swoją ojczyznę i o swój naród, chociażby wtedy, kiedy zapłakał nad Jerozolimą. Dzisiejsze Eucharystia jest także dobrą okazją, aby przypomnieć sobie wielkich patriotów naszych ojczyzny. Są nimi Maryja Pawła Polski i św. Stanisław.
została nasza wspólnota zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, które Bóg nam udziela w drodze do wiecznej ojczyzny, gdzie On jeden próbuje. Święty Andrzeju, patronie trudnych czasów, Ty żywiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy po naszym. Święty Andrzeju Bogu, oręduj za nami Pana. Amen.
Ravella jak zwykle idzie do przodu. Thank you.
umieszczeniu plagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego zostanie odsłonięty pomnik generała dywizji Wojska Polskiego, doktora Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Po okolicznościowych przemówieniach zostanie odczytany apel pamięci, po którym kompania honorowa wystawiona przez 5 Batalion Dowodzenia imienia generała broni Stanisława Harrera wykona salwę honorową. A następnie przy drodze generała dywizji Wojska Polskiego doktora Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego zostaną złożone kwiaty. Za chwilę dowódca kompanii honorowej poda komendę do podniesienia flagi państwowej na maszt i zostanie odegrany hymn państwowy. W trakcie hymnu proszę państwa o godne zachowanie, a mężczyzn o zdjęcie nakryć głowy. Kompania! Na prawo! Chodź. Drogi panie wojewodo, szanowny panie prezydencie, drogi panie dyrektorze, oficerowie, szanowni państwo, powiedzieć, że dzisiaj odsłaniamy pomnik żołnierza, artysty i dyplomaty, to jak nic nie powiedzieć, bowiem generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski jest dzisiaj jednym z symboli II Rzeczpospolitej, ale to także jedna z najbarwniejszych postaci międzywojennej Polski. Gdy jednak tak barwną postacią został, przyniósł Polsce niepodległość. Najpierw jako członek Związku Strzeleckiego, potem żołnierz pierwszej kompanii kadrowej, która w sierpniu 1914 roku wyszła z krakowskich oleandrów. Następnie poprzez meandry życia wojskowego, politycznego,
dyplomatycznego, szedł przez wojnę polsko-bolszewicką aż do II wojny światowej i do swojej tragicznej śmierci w roku 1942. Ale ten człowiek szerokich perspektyw, wielu umiejętności, wielu zdolności, złożył jednak swoją zawodową przysięgę. Gdy spotkał Józefa Piłsudskiego, wówczas jeszcze nie marszałka, powiedział: czuję się żołnierzem. Znalazłem swojego wodza. Wierny zawsze marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jego powiernik i jego adiutant. Człowiek z jedną tylko lojalnością, co tak pięknie opisał Marian Hemar w jednej ze swoich powieści, mówiąc, że Wieniawa właściwie przejmuje się tylko tym, aby brwi marszałka Józefa Piłsudskiego nie zmarszczyły się na jego widok, ale poza tym to samego diabła się nie boi. Drodzy Państwo, ale tak jak powiedziałem na początku, Wieniawa Długoszowski to także człowiek z krwi i kości, a może przede wszystkim człowiek z krwi i kości, który służył, bił się z Polską w sercu, ale też, drodzy Państwo, kochał. To, co sam napisał pan generał, pan doktor, to pewna konkluzja w moim uznaniu dzisiejszego dnia. Powiedział, że ludzie szanują się wzajemnie za sprawą swych cnót, a kochają się za sprawą swych wad. Tak wiele cnót Bolesława Wieniawy Długoszowskiego sprawia, że dzisiaj Polska, Instytut Pamięci Narodowej i wszyscy Państwo go bardzo szanują, ale też kochamy go za to, jakim był człowiekiem i jak bardzo zasłużył się Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza. Panie prezesie, panie prezydencie, panie dyrektorze, panie generale, panie i panowie oficerowie i funkcjonariusze, wszyscy państwo dyrektorzy według funkcji i zaszczytów, jakie pełnicie, wszyscy szanowni państwo. Bez wątpienia generał Wieniawa Długoszowski był człowiekiem niezwykłym, wielu talentów. Z wykształcenia lekarz, ale i artysta, dyplomata, wielu, wielu talentów. Ale na jedną rzecz trzeba zwrócić szczególnie uwagę. Rozwijając te talenty w trakcie swojego życia, poświęcał je i swoje wszystkie siły umiłowanej ojczyźnie. I dlatego jest on dzisiaj wzorem dla nas, następnych pokoleń. Bo bez tego poświęcenia, bez tego zaangażowania nie byłoby wolnej Polski. I za to im jesteśmy wdzięczni. Ale mamy pewien testament zostawiony przez ludzi tamtego pokolenia, przez generała Bolesława Wieniawę Długoszowskiego. Depozyt polskości, depozyt niepodległości. Mamy obowiązek tego depozytu bronić. Mamy obowiązek niepodległości szanować i przekazywać następnym pokoleniom, bo Polska winna trwać wiecznie. Dzisiaj odsłaniamy pomnik. Zapraszam wszystkich, których dzisiaj tutaj nie ma, z dziećmi, z młodzieżą, przyjść pokłonić się generałowi. A przy okazji można doczytać, jakie zasługi dla niepodległej, dla naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej pan generał poniósł. Szanowni Państwo, ale jako jeden z organizatorów tej dzisiejszej uroczystości chcę przy tej okazji podziękować. Podziękować wszystkim, dzięki pracy których ta uroczystość, ten pomnik zaistniał, ta uroczystość dzisiaj może mieć miejsce. Przede wszystkim dziękuję panu prezesowi Nawrockiemu i jego poprzednikowi na tym stanowisku, prezesowi Szarkowi. Dziękuję panu prezydentowi Majchrowskiemu. Dziękuję
wszystkim ludziom, urzędnikom, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zrealizowanie tego projektu. Ale największe słowa podziękowania chcę skierować do pana dyrektora Gierbaziaka. Panie dyrektorze, myślę, że nie będzie tutaj popa, jak zdradzę. Jak pierwszy raz spotkaliśmy się w urzędzie i pan zaraził mnie ideą postawienia pomnika, nie trzeba było mnie długo przekonywać. Pan dyrektor ze swoim zrodzonym talentem przekonywania, rozmowa była bardzo krótka. Od czego zaczynamy i jak zmierzamy do celu? O różnych problemach, które przy takich różnych okazjach się pojawiają, nie będę mówił. Dzisiaj jest faktem, że pomnik odsłaniamy i to jest rzecz najważniejsza. Szanowni Państwo, kierując raz jeszcze słowa podziękowania wobec wszystkich, którzy dołożyli swoich starań do tego, że ten pomnik dzisiaj stanął, chylę czoła i dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Panie wojewodo, panie dyrektorze, wszyscy państwo w swych stopniach i urzędach. Proszę państwa, stoimy przed pomnikiem człowieka wyjątkowego. Na ogół jesteśmy wchłaniania pomników osób, które są prezydentami, premierami, ministrami, wielkimi politykami. Gdy idzie o wojskowych, to są wielcy dowódcy. To jest osoba, która nigdy nie była dowódcą na taką wielką skalę, ale jest jednak osobą wyjątkową. Jest człowiekiem, który można powiedzieć jest człowiekiem renesansu. Zaczął swoje dorosłe życie jako student, potem absolwent medycyny. Uzyskał doktorat z trzech nauk lekarskich w zakresie okulistyki, ale miał się żenić z córką rektora uniwersytetu, ale to mu jakoś wszystko się nie składało. Wyjechał do Paryża, miał kontakty z tamtejszą bohemą, pisał wiersze, tłumaczył z francuskiego wiersze. No był w ogóle w tym środowisku artystycznym. I chyba by tak zostało, gdyby nie to, że poszedł kiedyś na wykład Józefa Piłsudskiego w Paryżu. I tak jak tutaj pan prezes cytował, napisał potem do brata: jestem żołnierzem, znalazłem wodza. Jego życie się, dalsze losy związały bardzo ściśle z Piłsudskim. Pierwsza kompania kadrowa, legiony, wojna polsko-bolszewicka, ale też warto tutaj powiedzieć, że on w tych wszystkich działaniach, będąc bardzo blisko zaufanym Piłsudskiego, Piłsudski nie miał wątpliwości, że jest to człowiek, który może załatwić wiele rzeczy lepiej niż inni. Stąd posyłano go na różne misje bardzo czasami niebezpieczne. I tak podczas takiej misji w Moskwie został aresztowany przez służby tamtejsze i osadzony na Łubiance. Skąd wyszedł? Dzięki, jak niektórzy mówią, takich papierów, na to nie ma, interwencji Dzierżyńskiego. Bardzo ciekawa rzecz, jakby ktoś zbadał kiedyś te kontakty polskich socjalistów z tymi socjaldemokratami rosyjskimi, no to w tym pierwszym okresie było bardzo ciekawe, ale to tak na marginesie. Potem kariera wojskowa, kończył uczelnię, której komendant tutaj z nami jest, Akademii Sztabu Generalnego, tak. I dosłużył się stopnia generała, potem został generałem dywizji i po śmierci Piłsudskiego odszedł z wojska. Został ambasadorem w Rzymie. Ta ambasada była osobą, była ambasadą taką bardzo newralgiczną. To były czasy hrabiego Ciano, z którym się zaprzyjaźnił, Mussoliniego. Pewne działania, które też warto kiedyś może bardziej uwypuklić, bo mało kto wie, że dzięki tym działaniom, na przykład już po wybuchu wojny, po 1 września, Włosi dostarczali nam jeszcze resztki samolotów bojowych, mimo że byli z Niemcami, prawda, no, w
wspólnocie wojskowej, jeżeli można powiedzieć. Bardzo ciekawym elementem jest kwestia jego prezydentury. W niektórych opracowaniach piszą, że był jeden czy dwa dni prezydentem Polski. On tak naprawdę nigdy nie był. To wszystko było na drodze tak załatwione, że tylko jeszcze potrzeba było zrzeczenia się urzędu przez Mościckiego. On był potem właśnie związany z Mościckim. Nie wyszło to, zrezygnował, pojechał do Anglii, potem do Stanów. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa rzecz. On zrozumiał, zgłosił się zresztą do wojska, pisząc do Sikorskiego, że jest gotowy walczyć jako szeregowy żołnierz. Ta oferta nie została przyjęta. Znalazł się między młodym a chowadłem. Mianowicie był osobą, która zawsze uważała interes Polski za interes najważniejszy. Ponad interesy grupowe, partyjne. Nie wszyscy tak myśleli. Sikorskiego go nie przyjęli. Piłsudczycy odrzucili. Został sam. Na pocieszenie został on mianowany ambasadorem na Kubie. To taka w czasie wojny placówka, gdzie w zasadzie była bez żadnego znaczenia. Przyjął tą nominację z tego względu, aby jego rodzina miała potem emeryturę, po prostu jakieś kwestie finansowe załatwione. Nie wytrzymał tego wszystkiego, popełnił samobójstwo. Jest pytanie, na ile to było samobójstwo takie wymuszone, na ile nie. Wydaje mi się z tego, co ja wiem, ale tutaj pan dyrektor ma takie szersze badania na ten temat, że można powiedzieć, że w pewnym stopniu został do tego jakby przymuszony. Był naprawdę postacią wybitną, kolorową. To, co lubiał, to żył pełną piersią. To zresztą potem napisał taki wiersz Łańska jesień, którego ostatnia zwrotka brzmi tam, że gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć, chciałbym starą wraz z mundurem wziąć na siebie skórę i podawnę wojować, kochać się i pić. Tym optymistycznym o zabranie głosu proszę dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, doktora nauk przyrodniczych Wojciecha Giermaziaka. Szanowni Państwo, panie prezydencie, panie generale, szanowni państwo, panowie oficerowie, co było inspiracją do zasiania tego niepokoju, żeby tam pamięć w ogóle powstał. Doktor Miniawa Długorzewski był niepokorny, jak wszyscy przede mną powiedzieli. Przede wszystkim był wielkim Polakiem. Pamiętajmy o tym, że miał mieszankę krwi. On był z pochodzenia książęcej węgierskiej. Był również wysoko urodzonym polskim szlachcicem. Co zobowiązywało na ówczas i na później. To, że był niepokorny, Piłsudski poznał się bardzo szybko. Człowiek, który na ówczas władał 6 językami, znakomicie nadawał się nie tyle do konia i szabli, ile nadawał się do dyplomacji, co zostało skutecznie wykorzystane. Proszę Państwa, inspiracja Wieniawą wynika również z tego powodu, dla którego Państwo dzisiaj tutaj jesteście. Parę cech, które inspirowały do stworzenia instytucji budowy pomnika, wynika z pochodzenia rodzinnego. Albo się to ma we krwi i kocha, albo nie. Albo jest to swego rodzaju misja życia, albo nie. Szanowni Państwo, można wiele opowiadać o Wieniawie, o samobronie. Natomiast pytanie jest co do przyczyn jego śmierci, co do tej czarnego PR-u, który wokół tego został stworzony. Prowadzę od 5 lat badania nad tym fragmentem życia Wieniawy i myślę, że do końca tego roku ogłosimy publikację, która oparta wyłącznie o dokumenty zebrane z całego świata, ze wszystkich źródeł, z tym połowianka mnie, które będzie przedmiotem publikacji.
komunikacji powinno rzucić inne światło niż ten czarny pijak, który wokół tej świetlanej polskiej postaci był gromadzony szczególnie w dobie okupacji sowieckiej. Szanowni Państwo, ja chcę podziękować wszystkim Państwu za udział w tej uroczystości. Chcę podziękować Państwu, wszystkim tym, których tutaj nie ma, to co podkreślał Pan Wojewoda, a przede wszystkim fundatorowi tej postaci ze Spiżu, to jest Pan Józef Wong z Stanów Zjednoczonych, który wyłożył całość kwoty na budowę, inspirację, kontynuację tego pomnika. Chcę podziękować osobiście Panu Józefowi Nowickiemu za to, co było kontynuacją jego poprzednika i podzięki tym osobom przede wszystkim, oczywiście wyłączając władze miejscowe, ten pomnik stoi. Proszę Państwa, wiem, że może budzić wiele kontrowersji, że nie na pomnik, że na przeciwko własnego wrogu, że na przeciwko czwórki, że nie tak, nie śmak. Proszę Państwa, to jest jedyny pomnik w Polsce pełnopostaciowy. Prosiłbym to, co Pan Wojewoda powiedział, żebyśmy wszyscy uszanowali pamięć człowieka, a nie pomnik. Pamięć człowieka przez częste wizyty dzieci, młodzieży, popularyzację w szkole. Pogoda nie sprzyja dużym przemówieniu. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i bardzo proszę o uroczyste zamknięcie poprzez złożenie wieńców, uroczyste zamknięcie tej uroczystości. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel pamięci, a następnie kompania honorowa wykona salwę honorową. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Krakowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Zebraliśmy się przed grobem generała dywizji Bolesława Wieniawy Długoszowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, aby w 80. rocznicę jego śmierci uczcić pamięć polskiego patrioty, żołnierza Legionów Polskich, adiutanta naczelnego wodza marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcy jednostek kawalerii odrodzonego Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a także ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, składamy dziś hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim walczącym o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Upamiętniamy również wszystkich rodaków, dla których do ostatniej chwili życia Ojczyzna była wartością najwyższą i jej oddali swoje życie. Wzywam Was, córki i synowie narodu polskiego, którzy na przestrzeni dziejów daliście świadectwo wierności Rzeczypospolitej, a Wasze mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam do nas wszystkich rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i składając daninę życia na ołtarzu ojczyzny, pokazali światu, że Polacy potrafią walczyć w obronie najważniejszych wartości – Boga, honoru i ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć! Wzywam do nas członków Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, konspiratorów Związku Walki Czynnej, członków Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Strzelec, Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszowych, Drużyn Podhalańskich oraz Polowych Drużyn Sokoła, którzy przed wybuchem I wojny światowej stali się zalążkiem odrodzonego Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, ułanów szwadronu Beliny, żołnierzy pierwszej, drugiej i trzeciej brygady Legionów Polskich, bohaterów bojów pod Krzywopłotami, Łowczówkiem, Wojciechowicami i Bidzinami, Chyżówkami, Kostiuchnówką, Trojanówką, Rarańczą i Rokitną, nad Styrem, Stochodem, Zbruczem i Prypecią oraz w Karpatach Wschodnich.
Wołam żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy walczyli o Rzeczpospolitą, dając jej wolność w listopadzie 1918 roku. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, naczelniku państwa Józefie Piłsudski, który w listopadzie 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonej Rzeczypospolitej. Przywołuję ojców niepodległości państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Hallera, Józefa Dowbora Muśnickiego, Kazimierza Sosnkowskiego i Władysława Sikorskiego oraz innych zasłużonych w walkach o niepodległość i granice. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich, śląskich i sejneńskich, obrońców Lwowa i Śląska Cieszyńskiego, wyzwolicieli Wilna i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz kadetów, harcerzy, młodzież szkolną i akademicką, a także członków organizacji niepodległościowych, walczących o wolność, granice i niepodległość ojczyzny w latach 1918-1921. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję uczestników wszystkich walk o przywrócenie Polsce należnego jej miejsca wśród narodów Europy, a wśród nich zwycięzców znad Wisły i Niemna, którzy w sierpniu i wrześniu 1920 roku pokazali światu, jak Polacy bronią wolności i niepodległości swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam kawalerzystów 1. Dywizji Jazdy, którzy w 1920 roku mężnie stawiali opór bolszewickiej nawale. Uczestników bojów pod Brodami i Beresteczkiem, Kamionką Strumiłową, Żółtańcami, Komarowem oraz bohaterskich obrońców Lwowa i ziemi lwowskiej. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, synu Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, legendarny generale Wojska Polskiego, Bolesławie Wieniawo-Długoszowski, dowódco dywizji i brygad kawaleryjskich, bohaterze walk legionowych, żołnierzu 1. Kompanii Kadrowej i 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, adiutancie marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierzu walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, uczestniku wyzwalania Wilna i marszu na Kijów, obrońco ojczyzny w 1920 roku, ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech, który do kresu swych dni z godnością wznosiłeś się ponad podziały polityczne, wykazując pełne poświęcenie i gotowość wiernej oraz bezinteresownej służby na rzecz Polski wolnej i niepodległej. Stań do apelu! Do was się zwracam, potomni, żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze, którzy przyjęliście na swojego patrona imię generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i z dumą kultywujecie chlubne tradycje oręża polskiego. Nie zapomnijcie znanych i nieznanych bohaterów walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, którzy niezłomną wolą i uporem dążyli do odzyskania niepodległości i utrzymania jej suwerenności. Niech ich postacie i heroiczne czyny utrwalone w historii narodu i oręża polskiego będą dla nas i przyszłych pokoleń przykładem, wzorem żołnierskiej i obywatelskiej wierności i przykładem odpowiedzialnej służby ojczyźnie. Chwała bohaterom! Thank you.
dla uczczenia 80. rocznicy śmierci generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego salwa honorowa. Szanowni Państwo, teraz nastąpi przygotowanie do ceremonii uroczystego złożenia wieńców i wiązanek przy grobie generała dywizji Wojska Polskiego doktora Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Wieniec składają małopolscy kombatanci. Marleny Maląg, wieniec składa wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Cecylia Radoń. Łukasza Kmity, wieniec składa wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Biblioteki Lekarskiej imienia Stanisława Konopki w Warszawie, doktor nauk przyrodniczych Wojciech Giermaciak. Wiązanki składa Grzegorz Surdy.
prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. Wspólny wieniec od służb mundurowych garnizonu małopolskiego składają w imieniu komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, nadinspektora Michała Ledziona oraz komendanta miejskiego policji w Krakowie, inspektora Zbigniewa Nowaka, zastępca komendanta komisariatu pierwszego w Krakowie, podinspektor Jerzy Podurek, komendant szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, brygadier magister inżynier Marek Chwała, komendant placówki Straży Granicznej w Krakowie, podpułkownik Grzegorz Otręba, specjalista okręgowego inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, major Artur Farad, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk, zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Michał Boś. Delegacja Szwadron Kawalerii Ochotniczej imienia pierwszego pułku szkolonerów Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Baczność. Brawo. Patrz.